Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku z serii Celebryka. Za cele to będzie dzisiaj robił ten pan. Cześć Marku. Cześć. A za brykę Voya się wydaje. Voya Free, która wcale nie jest taka free. Tak. Nie będziemy robić testu tego samochodu, zresztą Marek już go zrobił, jeśli ktoś nie widział, to odsyłam. Pogadamy o chińskich samochodach generalnie, oczywiście nie tylko o elektrykach. I zacznę może od takiego pytania, czy tanie chińskie samochody w Polsce rzeczywiście są tanie? Najtańsze bywają tanie, ale trzeba sobie popatrzeć dokładnie na to, jaki model, jaka wersja i... Okej, okay. MG ZS praktycznie konkuruje z Dacią Duster, tak. Nawet na wielkość i cenowo też bardzo podobnie wychodzą. Natomiast MG 4 elektryczny wychodzi bardzo atrakcyjnie, jeżeli go tam przyrównamy do czegoś o porównywalnych rozmiarach, czyli albo do Leafa, który ma słabszy zasięg, albo do ID 3, który zdaje się zaczyna się tam, gdzie się MG 4 kończy. Więc to zależy. Czym ja jeździłem takim, co się dzieje? Beijing 5. Beijing 5 bardzo fajnie wyceniony, za 130 tysięcy masz auto, które gdybyśmy brali konkurencję europejską lub japońską, za taki samochód z takim wyposażeniem zapłacisz pewnie ze 170-180 tysięcy. Więc okej, jest się o co bić. Pytanie, czy to jest dla każdego i nie mam złotej odpowiedzi, czy te samochody się będą psuły, czy nie. Ale za 5 lat na pewno nam napiszecie w komentarzach. Pamiętasz, do którego pierwszego chińskiego samochodu wsiadłeś? Tylko pytam o ten, to był chyba ubiegły rok, jak te marki weszły do Polski. Znaczy, może inaczej. Pamiętam, że pierwszy chiński samochód, do którego wsiadłem, to w ogóle było ładnych parę lat temu. I wtedy pojawił się taka nieudana kopia Smarta. Coś było. Nie pamiętam już nawet, jak to się nazywało. To przez chwilę jeździło we flocie Trafikara. I ktokolwiek sprzedał to Trafikarowi, to znaczy kto sprzedał? Sprzedał to... Tam jest dealer na Toruńskiej, taki multibrand. Ten, kto to sprzedał, po prostu może pić szampana do końca życia. Ja dostałem się do tego samochodu bardzo przypadkowo, bo zawoziłem go z Samaru do studia, gdzie Samar robi takie, ma taką obrotnicę i tam są robione zdjęcia do autokatalogu. I miałem po prostu przewieźć go z Ursynowa do tego studia, bo w studio miałem samochód do odebrania, nieważne. Jadę tym produktem. Wewnątrz był taki... Dodajmy, że była zima, więc to nie jest tak, że samochód był jakoś nagrzany, bo czasem jak się samochód nagrzeje, plastiki potrafią śmierdzieć. Tam w zimie był taki jakiś dziwny taki smród, że aż drapało w gardło. I ponieważ były godziny szczytu, nie miałem nic lepszego do roboty, to ustawiłem sobie komórkę i zrobiłem jakiegoś takiego mini live'a. I pamiętam, że ówczesny wtedy PR-owiec tego multibrandu dzwonił do mnie i mówi: błagam cię, słuchaj, po starej znajomości weź to usuń, proszę cię. Więc dla pszczółki pana usunąłem jak najbardziej, bo co ja będę mu robił, mówmy się, nikt się tym nie interesował. To było absolutne gówno. Potem miałem jeszcze spotkanie z Seresem. Przedjechał. Tak, i bardzo dobrze. To był samochód, który od ówczesnego dystrybutora, bo to się chyba ze dwa razy zmieniał dystrybutor w Polsce w międzyczasie, odebrałem gdzieś tu niedaleko z Annopolu samochód. Wsiadłem do tego samochodu. Jak wiesz, mieszkam niedaleko. Dojechałem do domu i już wiedziałem, że jest to złe. Tam nic nie działało tak, jak powinno. W sensie ten samochód sprawiał wrażenie, jakby miał, kurczę, jakby był z 10-15 lat zacofany we wszystkim, co sobą reprezentował. W tym, jak działały systemy wspomagające, w tym, jak działała rekuperacja lub raczej nie działała. Podłączyłem go w domu do gniazdka, bo dostałem go takiego naładowanego tam, nie wiem, na 20 albo 30%, więc dosłownie dojechałem do domu. Mówię, okej, dobra, podłączę go sobie. I w domu ze zwykłego gniazdka 230 ładowałem wcześniej dziesiątki samochodów elektrycznych i lub hybryd plug-in. Wchodzę do domu i po raz pierwszy widziałem coś takiego, żeby żarówki LED-owe pulsowały. Mówię, co się... I skończył, o nie, wyrwałem tę wtyczkę, zadzwoniłem do nich, mówię, ktoś ode mnie odbierze ten samochód? Tak, a o co chodzi? Nie pytajcie, nie rozmawiajcie, tu jest wasz samochód, won mi z tym.
Więc takie były moje pierwsze spotkania z chińskimi samochodami. Potem bardzo pozytywne, byłem w Emiratach na urlopie i tam żeśmy ze dwa samochody czy trzy, jeden żeśmy wzięli z jakiegoś takiego ichniego odpowiednika trafikara czy panka i drugi takiego suwa wielkości powiedzmy Santa Fe, może troszkę większego, wzięliśmy na kilka dni do pojeżdżenia i oba z tych samochodów były naprawdę bardzo fajne, a jednocześnie były, kurczę, tak wycenione, że no brałbym, szarpałbym jak student kebaba. Wsiadasz w ubiegłym roku, powiedzmy, do MG. Oczarowanie czy rozczarowanie? Znacznie lepiej niż to, co pamiętam z Ceresa choćby, ale po doświadczeniach w Emiratach było to mniej więcej to, czego oczekiwałem, czyli przyzwoity poziom i jeżeli jest odpowiednio wyceniony, to czemu nie? Na przykład ten MG ZS, który... ZS, dobrze mówię? Tak, ZS to jest ten najmniejszy, który jest konkurentem Daci. Okej. Fajnie, gdyby był jeszcze tańszy niż Dacia, ale powiedzmy, że Dacia jest samochodem bardziej takim, nazwijmy go, utylitarnym w wykończeniu. Takim, co tam, wiesz, z karsierem byś wszedł i umył wszystko i nie byłoby ci szkoda. A ten z kolei jest, ma wnętrze, które sprawia wrażenie bardziej luksusowego. Nie wiem, no... Tak jestem w stanie to ująć. I to nie jest taki, wiesz, luksus, że o, tu, wiesz, kapie, wiesz, tu jakieś piano black, skóra czy coś, tylko po prostu jest to inne, bardziej eleganckie wnętrze niż wnętrze Daci. Więc powiedzmy, rozumiem, jak te dwa samochody mogą istnieć na rynku i konkurować, niekoniecznie podkradając sobie nawet klientów. A zauważasz jakieś wspólne cechy chińskich samochodów, tych, które są u nas? Może wady, bo to może bardziej interesuje klientów. Mają coś wspólnego, twoim zdaniem? Mam wrażenie, że w każdym z nich system inforozrywki jest... Chciałem to powiedzieć. Nie wiem, czy to wynika z tego, że to jest inna logika, bo oni inaczej podchodzą do tych ekranów i do tego, co na tych ekranach ma się znajdować. A może to jest związane z tym, że w niektórych samochodach, jak na przykład w tym, nie jest przewidziane Android Auto, bo Chińczycy z Googlem to tak niekoniecznie. Więc póki nie zabrali się za, tak jak MG na przykład, za szeroką skalę, umówmy się, MG jest dostępne w Europie od ładnych paru lat, więc tam już przynajmniej te rzeczy wyrównali. Aczkolwiek nadal jest to system inforozrywki taki jak mniej więcej, przepraszam, w Toyocie, że wsiadasz, podłączasz Android Auto i masz nadzieję, że nie musisz więcej mieć z tym nic wspólnego. W MG4 jest mniej zły, powiedziałbym, że nawet jest akceptowalny. W ZS-ie był... Ten na przykład w Voya jest ciekawy. Są pewne rzeczy, których nie rozumiem, jak na przykład to, że żeby ustawić sobie parę rzeczy w siedzeniach, musisz się przeklikać przez siedzenia, zamiast na przykład zrobić to na drzwiach, co mogliby zrobić, bo tu jest dużo elementów z Mercedesa. Więc mogliby zrobić przyciski na drzwiach, wiesz, na przykład, albo na fotelu. Może właśnie odnośnie tego systemu. Jak ktoś kupuje, dzisiaj idzie do salonu, trzymajmy się tego MG, kupuje nowy samochód, to jest nowość w Polsce, ale tak realnie to często jest samochód, który, nie wiem, 5 lat jeździ po drodze, prawda? Tylko nie na naszej drodze. I teraz chcę Cię spytać o Twoje odczucia. Jak wsiadasz do takiego MG, nieważne, ZS, HS, to Ty czujesz, albo inaczej, jakbyś odniósł ten samochód do dzisiejszych, nie wiem, koreańskich samochodów, japońskich, europejskich, tylko nie chodzi mi, o taką nowoczesność, nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale pod takim kątem, że nie ktoś weźmie katalog i tu jest Android Auto, tu jest Android Auto i tak dalej, tylko ty się czujesz, że jedziesz takim nowoczesnym samochodem, czy jednak to jest coś 5 lat temu, 6? Pytam o odczucia. Okej, dobrze. Kiedyś jak się, powiedzmy, że jak zacząłem tę pracę, to nie wiem, tak 10 czy 12 lat temu, jak się wsiadało do koreańskiego samochodu, czuć było, że jesteśmy ładnych parę lat za. Właśnie do tego piję. Obecnie w tych chińskich samochodach, które są na polskim rynku, którymi jeździłem, nie ma tego... W Ceresie czuć było, że jesteśmy 10 lat wstecz.
w MG, w Beijingu i nawet w tym nie czuję, że jesteśmy tak daleko. Jest okay. inna trochę logika i powiedzmy, mógłbym się naśmiewać z tego samochodu, a to pewnie Francuzi projektowali, bo tylko oni byliby w stanie wymyślić coś tak dziwnego. Z drugiej strony, jak pokazuje przykład Renault, Francuzi akurat sobie z tym poradzili. Nadal prąd gdzieś wycieka, ale jeśli chodzi o infotainment, to całkiem nieźle im ostatnio idzie. Nie czuć biedy. O, to dobre określenie. A w sumie właśnie a propos może biedy i może też bogactwa. Jest coś takiego, bo zaletą główną samochodów, może akurat źle pokazuję, bo nie ten. Bo ten ale jest trochę drogi. Chińskie samochody kojarzymy z czymś, co ma być tanie, tak jak powiedzmy tam ZS czy nawet HS. Jest taka sytuacja, że kupiłem samochód taniej niż ty, jestem gość. Ale jest jakaś bariera, nie wiem gdzie jest ta bariera. Czy to jest 500 000, czy może więcej, gdzie kupiłem drożej od ciebie, więc jestem gość. I teraz pytanie, czy taki samochód, który tani już nie jest, to czy tutaj cena będzie zaletą tego samochodu, to, że on jest tańszy, spowoduje, że ktoś się zdecyduje i nadal powie, że no, kupiłem taniej, jestem gość? Powiem szczerze, absolutnie nie rozumiem, co grupa Autofus chce osiągnąć, wprowadzając ten samochód do swojej oferty. To jest samochód, który parametrami może konkurować z BMW i X, ale kosztuje, powiedzmy, bardziej tyle jak BMW i X3. No właśnie. Nie wiem, czy ktoś, kto wchodzi do salonu i szuka auta gabarytów... Znaczy tak, nie wiem, czy to jest... Czy zachodzi ten cross-shopping. Czy ktoś, kto patrzy na BMW, zobaczę, ej kurczę, ale mogę za 200 tysięcy mieć tanie. Nie wiem, czy ktoś, to raczej jest pytanie do Was, czy Wy byście obejrzeli się za takim samochodem i mówię, o jak dla Pana ten za drogi, to tu jest równie luksusowy chiński model za 200 tysięcy taniej, ma Pan tyle więcej samochodu za tyle mniej pieniędzy. Nie wiem, czy to jest ten cross-shopping, tak samo nie wiem, kto w Polsce kupiłby tego Hongqi, który jest, mam nadzieję, że dobrze wymówiłem, czy to jest Hongqi chyba bardziej, nieważne, czerwona flaga, nawiasem mówiąc. Ten samochód nazywa się Czerwona Flaga i jest bardzo reprezentacyjna marka dla chińskich dygnitarzy i jakichś tam innych bogatych ludzi. Nie wiem, czy jeżeli jesteś, jeżeli poszukujesz Rolls-Royce'a, to czy nagle byś powiedział, ej kurczę, kupię chińskiego Rolls-Royce'a za pół ceny. No właśnie. A z drugiej strony znajdź samochód, który ma, nie wiem, 400 koni, jakieś Noctowizje, no dach ściemniany. Ten Noctowizor akurat, o ile pamiętam, jest w Novart. Widzimy, tak? Dach ściemniany jest. Przyciskiem, a nie jakąś roletą, takie bajery. Tak. Więc tylko właśnie się zastanawiam, czy Chińczycy mają szansę grać ceną w takiej klasie samochodów. Gdyby to działało tak jak BMW, to tak, ale to nie działa jak BMW. Więc za te 100 czy 200 tysięcy mniej dostajesz ersatz. Z całym szacunkiem dla marki Voya i dla tego, co Autofus próbuje sprzedawać. Nie rozumiem, ale znowu, ja nie przeprowadziłem tego rynkowego badania. Podejrzewam, że oni pogadali z flotami i we flotach powiedziano im, że no dobrze, musimy wprowadzić ileś tam elektrycznych samochodów do swoich flot, bo tylko wtedy nasza flota będzie spełniała cele emisyjne i no dobrze, prezesa nie stać na to, żeby jeździć dużym elektrycznym BMW, czy naszej firmy nie stać, żeby prezes ten, ale możemy w takim razie prezesowi to i będzie nam się zgadzała emisja i... Nie wiem, może tak jest. Ruszmy parę takich tematów, gdzie często są poruszane właśnie przy chińskich samochodach, może to będzie trochę wyróżnienie z fusów, ale bardzo często pada temat, nie wiem, dostępności części, serwisów. Przychodzi ktoś do Ciebie, że chce kupić chiński samochód, Ty go zachęcasz, czy raczej przestrzegasz pod tym kątem? Moje informacje są tak dobre jak informacje od importerów.
Okay. W przypadku Beijinga oni twierdzą, że mają w tej chwili zapas jakichś tam części, że te części, to nawet chyba jeden z moich widzów mówił, że części, jeżeli idą transportem naziemnym, to będzie około 3 miesięcy, a jeśli lotniczym, to to jest tyle, co potrzebują załadować po jednej stronie i wyładować po drugiej stronie z samolotu. Więc jeżeli Chińczycy, jeżeli chiński importer postanowi, że chce wejść na rynek na grubo, to myślę, że musi zapewnić te części, żeby klient nie chodził później i opowiadał, że o panie, kurczę, czekałem jak na Tesle pół roku na części. Ja to jeszcze widzę taki problem, że jeśli Chińczycy chcą coś w Polsce osiągnąć, to Polska to nie jest Warszawa. I teraz mieszkasz gdzieś w Polsce, no i raz, że salon, dwa, że serwis. I jak ty to widzisz? MG akurat wchodzi zdaje się, w jakieś, czy miało wejść, bo znowu to była prezentacja już ze 4 miesiące temu i oni tam opowiadali, że 25 lokalizacji no w najbliższych miesiącach po całej Polsce. Zresztą Beijing tak samo. Oni wchodzą w jakieś grupy dealerskie i po prostu tam masz salon, nie wiem, trzech czy czterech marek i jeszcze Chińczyk przy okazji któryś. Czyli jest szansa. Właśnie chciałem, jakie masz informacje. Więc masz zaplecze serwisowe w postaci, bo o czym mówiono? Dla tych marek istotne było, żeby dogadać się z lokalnymi dealerami, tak, którzy są gdzieś tam już osadzeni, tak, mają swoje bazy klientów i ci klienci im przede wszystkim ufają. Mhm. Więc to jest też trochę pojechanie na renomie tych lokalnych dealerów. Kolejna rzecz, którą zauważyłem, która się pojawia w takich rozmowach, to że na przykład tu jest takie oko. Jest kamera, tak. Ono działa tak, że tam ktoś w Pekinie siedzi, no Marek właśnie wracał z trasy, stanął na stacji, zjadł hot doga, majonez nie wege i jest teczka rośnie. Nie wiem, na ile ten samochód jest connected, bo jeśli jest connected, tak jak działa ten system inforozrywki, to nie będę tracił snu z tego powodu. Natomiast rzeczywiście jest taka paranoja, że jeżeli ten samochód miałby na przykład działać tak jak Tesla na telefon twój, to nie wiem, czy chciałbym mieć taki samochód, który musiałbym obsługiwać tym telefonem i w ogóle nie wiem, czy chciałbym mieć telefon, samochód, który musiałbym obsługiwać telefonem. O. Poleciłeś komuś, jakiemuś, nie wiem, koledze, znajomemu, jakiś konkretny chiński samochód, żeby kupił? Tylko nie pytam, pojedź do MG sobie zobacz, tylko przyszedł Marek ten i ty powiedziałeś, bierz Chińczyka. Nie no, tyle to nie. Znaczy, myślę, że wielu osobom powiedziałem, żeby obejrzeli te samochody i przekonali się, że warto brać je pod uwagę, bo znowu proces decyzyjny różnych ludzi wygląda bardzo różnie. Są ludzie, dla których wiesz, cena czyni cuda i znowu, no jeżeli tak, o ile w przypadku tego samochodu, który ma być marką premium, trudno jest mi sobie wyobrazić kogoś, kto wybierze to zamiast BMW, Audi czy Mercedesa. O tyle w przypadku kogoś, kto rozważa, nie wiem, jakiś produkt Stellantisowy, nie wiem, Opla, Grandlanda czy Peugeot 3008 lub Beijinga lub tego HS-a, czy ZS-a, przepraszam. ZS to jest ten największy. HS jest większy, tak, przepraszam. HS-em nie jeździłem, bo z jakiegoś powodu, nie wiem, czy ktoś go uszkodził, czy cokolwiek, będę dopiero nim jeździł. Później ty nim jeździłeś. Tak. Ale to jest porównywalny z Beijingiem 5. HS to w ogóle jest taka wielkość rawki, nawet bym powiedział. No więc, tak, więc to jest, czyli Grandland. Grandland, tak. Się nazywa Grandland? Kto wymyśla te nazwy? Nazwy to odmień, siedzimy teraz W Woi. Właśnie nie wiem, bo masz Woja. W Woi, nie w Wojachu. Nie, myślę, że w Woi. Myślę, że ich się deklinuje. Okej, okay, tak samo Beijing, jak to się w Beijingu. Ma? Beijingu, okej. Okay. No albo w Pekinie, jeżeli jesteśmy tacy już zupełnie, tak. Wracając do tego, więc jeżeli nie kupujesz samochodu premium i ta marka jest dla ciebie mniej ważna, to jeżeli masz do wydania, nie wiem, możesz wydać 180 albo 120, no to
to tam jest jeszcze miejsce na jakąś bardzo tanią Toyotę Aygo X. No tak. To jest o czym myśleć. Powiedzieliśmy Pekin, ja jakby nie chciałbym za bardzo tego tematu ruszać, ale on się cały czas przynajmniej u mnie pod filmami pojawia. Jakie ty masz podejście po prostu, bo nie będziemy tu nikomu światopoglądu narzucać, ale ja czytam takie komentarze, że dobra, samochód spoko, tańszy, ale nabijamy kieszenie nie tym, co trzeba i tak dalej. Ty w ogóle masz jakiekolwiek przemyślenie na ten temat, czy to... Wiesz co, w sensie rozumiem te zarzuty i absolutnie się z nimi zgadzam, ale jednocześnie przypominam, że wśród najpopularniejszych marek telefonów w Polsce jest Xiaomi i ten drugi jakiś tam Honor i coś jeszcze. Myślę, że jest mnóstwo ludzi, którzy z dużą przyjemnością kupują na AliExpress, na Temu, na co to było takie, co jeszcze padło, Shopee. Tak. No i ile rzeczy tam jest też robionych, prawda? Tak, znaczy, to skąd się to bierze, no? Myślę, że co najmniej jakbyśmy tu poszukali, to wiesz, tu jakiś, wiesz, kabelek prawdopodobnie byłby z Chin. Obudowa do telefonu, zresztą bardzo dobra, bo, kurczę, ten telefon ma 5 lat, japoński, ale obudowa jest jak najbardziej chińska i po jakimś czasie mi tutaj taki przycisk jeden wypadł. No więc znalazłem ostatnią obudowę na świecie, kurczę, od MyFrienda. No oczywiście, że od MyFrienda, z Amazona, ale no przyszło od MyFrienda z Chin. No a skąd miało przyjść? Jakie jest największe zagrożenie tej ekspansji chińskich samochodów w Polsce? Co będzie dla nich najtrudniejsze? Myślę, że w Polsce będzie najtrudniejsze to, że te samochody muszą dotrzeć do jakiegoś 10-12 roku życia i trafić na rynek wtórny. O, to ciekawy temat. I to się może okazać ciekawe, bo nie wiemy rzeczywiście, jak te samochody będą wyglądać. To jest trochę jak w Stanach. W Europie. W Europie w latach, nie wiem, 70-tych powiedzmy, samochody się zmieniało w miarę często, ponieważ ten samochód po 3-4 latach, on naprawdę się niewiele nadawał. To wszystko rdzewiało i rozpadało się. Dziś samochody już tak nie rdzewieją, samochody się tak nie rozpadają. Oczywiście możemy mówić, że silnik 1.4 TSI, panie, to jak to się 100 tysięcy nie zrobi, olej bierze i tak... To dolewaj! A niezawodna hybryda Toyoty to przejedzie, proszę pana, 500 000 kilometrów i tam nawet klocków nie trzeba będzie zmieniać. W każdym razie, te chińskie samochody muszą kiedyś wejść na rynek wtórny i myślę, że to będzie dopiero taki probierz sukcesu tych marek w Polsce w szczególności. Bo mam wrażenie, że nawet to, co jeździ w Europie, jest jeszcze za nowe, żeby ktokolwiek w Polsce to rozważał z rynku wtórnego. Bo też mam wrażenie, że klient, który jest bardzo taki wrażliwy na cenę i kupił ten samochód tanio, nie kupił tego samochodu, żeby pojeździć nim 3 lata, sprzedać i kupić następny, tylko będzie nim, raczej będzie amortyzował go do samego końca. To jest w sumie bardzo ciekawy temat tego, co się będzie działo na rynku wtórnym, o którym nic nie powiemy, no bo jeszcze jak. To mam chyba na koniec takie pytanie, które mnie najbardziej interesuje. To też znowu wróżenie z fusów, ale jak to wszystko wpłynie na rynek ogólnie, generalnie? Czy na przykład to jest myślenie życzeniowe, że inne samochody potanieją? Bo w sumie to, co na przykład Tesla zrobiła ostatnio... Tesla no, można jest... próbować, no. Okej. Myślę, że musimy przynajmniej... W przypadku polskiego rynku, spojrzeć na to, jak ten rynek jest podzielony, czyli 30% lub nawet 25% to jest Kowalski, a reszta to są szeroko rozumiane firmy. No tak. Ta firma to może być jednoosobowa działalność gospodarcza jak ja, ale to może być też flota, która kupuje 500 samochodów. I zupełnie inaczej podchodzi się do zakupu flotowego, gdzie samochody mogą być w specyfikacji, której my nigdy nie zobaczymy normalnie na ulicy, czy w salonie, czy w cenniku, ale tam samochód musi być tak wyspecyfikowany, żeby mieścił się w jakimś limicie cenowym i wtedy te 500 sztuk idzie do jakiegoś tam, nie wiem, Pepsi czy innego Carrefoura i oni sobie będą tym jeździć, handlowcy będą cokolwiek robili z tymi samochodami. I to wtedy, ten samochód będzie tani. Samochód dla Kowalskiego
Pytanie, czy Kowalscy tak się rzucą na samochody chińskie, żeby to zagroziło na przykład takiemu Stellantisowi. Masz w ogóle jakieś dane sprzedaży? Bo ja na przykład będąc za każdym razem, nie wiem, na przykład w MG, to tam się ciężko dostać na jazdę testową. Chyba, że tak trafiałem, ale weekendy to jest po prostu kosmos. 15 minut następnych. MG rzeczywiście ma bardzo duży ruch. Czy to się przekłada na sprzedaż? O ile dobrze mi wiadomo, w Beijingu sprzedali absolutnie wszystko, co mieli. Ja to tak też słyszałem. I czekają, aż przypłyną jakieś kolejne, które zdaje się już tak są sprzedane. No właśnie. Ja nawet nie wiem, czy i kiedy dorwę, czy ja jeszcze w tym roku dorwę się do jakiegokolwiek Beijinga, trójki lub siódemki, bo może być tak, że wszystko jest już sprzedane i tyle. Z drugiej strony mam też wrażenie, że z mojego poletka, czyli jeśli chodzi o oglądalność, było zainteresowanie na samym początku, ludzie już obejrzeli, wyrobili sobie zdanie. I okej, już wiemy, z czym te Chińczyki się jedzą. Teraz jak coś, to będziemy tam Dacię ogarniać dalej. Zresztą Dacia właśnie ogłosiła ceny hybrydowego Joggera. 120 full wypas. To jest to, na co czekali absolutnie wszyscy Polacy. Masz automatyczną skrzynię biegów. I ja już jeździłem hybrydowym Clio i hybrydowym Espace. Ojoj. Więc być może warto zainteresować się Chińczykiem, który nie ma hybrydy, który nie ma systemu stop and start, jak Beijing na przykład. No. To spotkamy się za 2 lata, zobaczymy, jak się bardzo pomyliliśmy albo nie. Stanieją trochę samochody, te pozostałe, czy Chińczyki będą co chwilę drożyć i się to wyrówna? Tak jak było, nie wiem, z Kia. Może inaczej. Wydaje mi się, że nadal na rynku jest miejsce do bardzo ciekawych ruchów cenowych. Honda CR-V plug-in, którą niedawno testowałem, jest droższa niż porównywalna Tesla Model Y. No właśnie. Trzeba się uderzyć czymś bardzo ciężkim w głowę, żeby wybrać tę Hondę. Ale, i znów wiadomość dosłownie z wczoraj, znaczy z wczoraj, pewno z przedwczoraj, tylko nie chciało mi się czytać komunikatów prasowych, a Hyundai wysłał takie podsumowanie. Hyundai teraz bardzo fajne wysyła podsumowania wszystkich komunikatów prasowych z całego tygodnia, więc wtedy można sobie zobaczyć, co się przegapiło. Ogłoszono ceny nowego Santa Fe, który jakby na to nie patrzeć, to jest więcej samochodu niż Honda CR-V. Mhm. Również dlatego, że Honda CR-V, mimo że mieści się trzeci rząd, to w Europie nie jest oferowana z trzecim rzędem. A najbardziej wygrubaszony plug-in Santa Fe kosztuje mniej więcej tyle, co to CR-V. Czyli masz więcej samochodu za tyle samo. I być może podobny jest... No okej, Chińczyki są jeszcze tańsze. Ale w tej chwili chyba nie ma siedmiomiejscowego chińskiego samochodu, który by tu konkurował. Chyba nie ma. No dobra, to dajcie znać, co sądzicie o tej całej chińskiej motoryzacji u nas. Jaki macie telefon, zanim będziecie pluli, że to wszystko Chińczycy podsłuchują i tak dalej. Tak, Xiaomi to jest chińska firma. A my kończymy, jedziemy do ciebie, rozpiszesz mi dietę, bo tu ja nie poznałem człowieka jak się. To pana doktora ci mogę polecić, ale jak najbardziej. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.